Historię na język polski przełożył Berezowski Oskar. Mniej więcej rok temu postanowiliśmy z mężem spędzić święto dziękczynienia w domku na północy. Znaleźliśmy go online za pośrednictwem strony internetowej, z której korzystaliśmy w przeszłości, i zarezerwowaliśmy go na tydzień. Właściciel ostrzegł nas, że zimą może być trudno się tam dostać z powodu śniegu. Domek znajdował się poza Pine Top w Arizonie. Zupełnie poza. Znajdował się 55 km od najbliższego miasta i 30 km od najbliższej asfaltowej drogi. Aaron i ja nie martwiliśmy się jednak, ponieważ nasz Jeep miał opony śniegowe i na wszelki wypadek zabraliśmy łańcuchy. Planowaliśmy w następnym roku założyć rodzinę i chcieliśmy spędzić ostatnie romantyczne wakacje, tylko we dwoje. Na miejsce dotarliśmy w piątkowe popołudnie. Czas podróży był bardzo optymalny, ponieważ na drogach leżało bardzo mało śniegu. Postanowiliśmy zwiedzić domek przed rozładowaniem samochodu. Domek, nazwany Paradise Pine, miał 3 piętra i był wbudowany w zbocze góry. Na najwyższym piętrze znajdowała się po prostu główna sypialnia, która była połączona z patio tarasem przez przesuwane szklane drzwi. Drzwi wejściowe znajdowały się na parterze, wraz z kuchnią i salonem, a w piwnicy znajdowała się pralka, suszarka i piec na drewno, który ogrzewał chatę przez dużą rurę, która rozciągała się przez wszystkie 3 piętra. Chociaż widoki przez wykuszowe okna były piękne, pierwszą rzeczą, którą zauważyliśmy po wejściu, było to, że domek nie był posprzątany. Często w przypadku bardzo wiejskich nieruchomości właściciel oferuje odstąpienie od opłaty za sprzątanie w wysokości $150, jeśli chcesz samodzielnie posprzątać miejsce przed wyjazdem. Większość gości decyduje się to zrobić, ale w rzadkich przypadkach właściciel wysyła ekipę sprzątającą. Poprzedni najemcy tej kabiny najwyraźniej postanowili nie sprzątać, a także nie informować właściciela, że zostawiają ją brudną. Ponieważ były święta i zapowiadano burzę śnieżną na początku następnego tygodnia, postanowiliśmy sami posprzątać kabinę i poprosić właściciela o obniżenie naszego rachunku, gdy wyjedziemy w następny piątek. Przynieśliśmy wszystko z Jeepa i zabraliśmy się za zmywanie i pranie. Następnie przygotowaliśmy prosty obiad, otworzyliśmy butelkę wina i rozegraliśmy kilka partii bilarda na stole bilardowym w salonie. Temperatura zaczęła spadać około 6 wieczorem i poprosiłam mojego męża, Aarona, by zszedł na dół i rozpalił w piecu w piwnicy. Poszłam do sypialni, by umyć twarz i przebrać się w cieplejsze ubrania. Łazienka połączona z naszą sypialnią była dziwnie pozbawiona drzwi. Miała rozbite lustro i podartą zasłonę prysznicową. Wow, byli tu jacyś kowboje. Nawet nie pofatygowali się, żeby pozbierać szkło z podłogi, zanim wyszli. Zrobiłam to ostrożnie, ubolewając nad głupotą pijanych idiotów, którzy musieli tu nocować tydzień wcześniej. Zrobiłam kilka zdjęć telefonem i planowałam wysłać je właścicielowi, kiedy wrócimy do miasta w poniedziałek. Z pewnością nie chciałam zostać obciążona za szkody wyrządzone przez poprzednich lokatorów. Spotkałam Aarona na parterze i powiedziałam mu o łazience. Cóż, to nie jedyna rzecz, która jest popsuta. W piwnicy nie ma światła i nie mogłem znaleźć latarki. Aczkolwiek udało mi się znaleźć piec. Wlałem tam trochę tej taniej wódki, którą przysłała twoja siostra. Wrzuciłem zapałkę i liczyłem na efekt. Wygląda na to, że działa. Jąkałam się przez szczękające zęby. Czuć, jak napływa ciepło. Uniosłam ręce do metalowej rury, która owijała się wokół domu. Zostaw drzwi do piwnicy zamknięte. Strasznie tam zimno.
Jedną z naszych ulubionych rzeczy podczas pobytu w domku jest czytanie wszystkich wpisów w dzienniku poprzednich gości. Zwykle były to tylko rzeczy typu: pojechaliśmy z dziećmi na ryby, złowiliśmy okonia. Lub grillowaliśmy, graliśmy w karty z rodziną. Ale od czasu do czasu można było znaleźć coś bardziej interesującego. Na przykład upiliśmy się i podpaliliśmy drzewo. Znaleźliśmy dziennik Paradise Pine i wtuliliśmy się w kanapę. Aaron przeczytał na głos pierwsze 4 lub 5 wpisów, zanim zdecydowałam się przejąć pałeczkę. Byliśmy mniej więcej w połowie książki, kiedy poszliśmy spać. Następnego wieczoru nie spaliśmy do późna, ponieważ wcześniej ucięliśmy sobie długą drzemkę. Planowaliśmy wybrać się na wycieczkę, ale na zewnątrz było zbyt zimno. Na szczęście piec w piwnicy, ku naszemu zdumieniu, wciąż płonął. Cały dzień spędziliśmy leniuchując w salonie. Po kolacji Aaron ćwiczył grę w bilard, a ja czytałam na głos z dziennika, zaczynając od miejsca, w którym skończyliśmy. Czytałam przez godzinę, aż w końcu dotarłam do wpisu z dziennika gości, którzy zatrzymali się przed nami. Ten bardzo mnie zainteresował. Ci ludzie musieli mieć dobrą historię. Autor zdecydował się sformatować swoje wpisy na daty ze znacznikami czasu. Było tego ponad 6 stron i mogłam dostrzec, że odręczne pismo rozpadało się w miarę upływu czasu. Wow! Musieli być pijani przez cały weekend. Zobacz, jak zaczęli bazgrolić. Pokazałam książkę Aaronowi. Rozczytasz to? Zapytał, wrzucając ósemkę do narożnej kieszeni. Pewnie. Po takim czasie czytanie gównianego pisma idzie mi już świetnie. Posłałam mu chytry uśmieszek i wzięłam kolejny łyk wina, zanim zaczęłam czytać. Niedziela, 4 listopada, 15:30. Wow, jaki piękny domek! Moja żona i ja zarezerwowaliśmy to miejsce na 2 tygodnie dla kaprysu i nie możemy uwierzyć, jakie mieliśmy szczęście. Ledwo udało nam się tu dotrzeć z ciężarówką. Wszędzie leży śnieg, co najmniej 1 metr głębokości, a na zewnątrz jest poniżej 40 stopni. Na szczęście piec w piwnicy jest ogromny, zgodnie z obietnicą Marisy, więc wszystkie 3 piętra są ciepłe i przytulne. Poniedziałek, 5 listopada, 11:30. Zasypał nas śnieg! Chcieliśmy dziś polecieć do domu, żeby zabrać kilka rzeczy, o których zapomnieliśmy, ale zdecydowanie to się nie uda. Droga jest nieprzejezdna, więc wygląda na to, że nigdzie nie polecimy. Wygląda na to, że większość dnia spędzimy w środku, pijąc mimozy i grając w pokera. Jak widać, nie jesteśmy tym zbytnio zmartwieni. Wtorek, 6 listopada, 19:25. Moja żona, Sara, właśnie gotuje pysznego pieczonego kurczaka, a ja w końcu zacznę pisać. W końcu po to tu przyjechaliśmy i nie chcę zmarnować okazji, by wyleczyć się z pisarskiej blokady. Jest tu tak cudownie, że jeszcze nic nie napisałem. Widziałem też dzisiaj kogoś spacerującego po linii drzew. Nie mam pojęcia, jak oni tam przeżywają. My nawet nie wychodzimy na zewnątrz. Ostatnio sprawdzałem, że były 34 stopnie. Środa, 7 listopada, 9 wieczorem. Dzisiaj razem z Sarą ulepiliśmy bałwana i robiliśmy śnieżne aniołki. W Scottsdale nie mamy śniegu, więc w pełni to wykorzystujemy. Nie byłem w stanie napisać nic nowego, ale zredagowałem 2 poprzednie rozdziały mojej książki. Myślę, że piękno tego miejsca jest zbyt rozpraszające. Żartuję. Poniekąd. Myślę, że możemy mieć sąsiadów. Wczoraj wieczorem paliłem papierosa na balkonie i znów zobaczyłem kogoś na linii drzew. Jest bardzo wysoki.
Z pewnością był też wystarczająco blisko, by się przywitać, ale kiedy pomachałem, wrócił do lasu. Będę musiał zapytać o to Marisę. Nie wspominała o żadnych sąsiadach w pobliżu. Czwartek, 8 listopada, godzina 13. Dziś rano obudziłem się i znalazłem ślady zwierząt na zewnątrz domku. Nie wiem, jakie zwierzę je zrobiło. Odciski miały kształt prostokąta, prawie jakby były zrobione czubkiem deski 2x4. Gdy Sara wstała o 11, śnieg w większości stopniał, ale nadal można było je zobaczyć. Myślę, że wczorajszy śnieg jest ostatnim, jaki spadł podczas naszego pobytu tutaj. Niebo wygląda na całkiem czyste. Sara uważa, że cierpię na domową gorączkę, więc dziś idziemy na wycieczkę, skoro na zewnątrz jest tak pięknie. Piątek, 9 listopada, 7 rano. Zeszłej nocy ktoś próbował dostać się do domu. Obudziłem się około 1 nad ranem, słysząc walenie w drzwi wejściowe. Nie pukanie, tylko walenie. Zszedłem na dół i chwyciłem kij bilardowy. Zapytałem, kto to i walenie ustało. Odczekałem kilka minut i otworzyłem drzwi, ale nic tam nie było. Ruszyłem z powrotem po schodach, aby obudzić Sarę, gdyż dziewczyna ma twardy sen. Walenie rozległo się ponownie, tym razem mocniej i z drugiej strony pokoju, na ścianie obok regału. Po długiej minucie ucichło, a ja usiadłem na schodach i czekałem całą noc, aż czegoś spróbują. Później nic się nie wydarzyło. Piątek, 9 listopada, 14. Powiedziałem Sarze, co się stało, a ona chce zrezygnować. Nie jestem do końca przekonany, ale Sara łatwo się płoszy. Przyznam, że jestem trochę zdenerwowany. Rano próbowałem uruchomić samochód, ale nic nie ruszyło. Nie znam się na samochodach i nie mam pojęcia, co robić. Nie możemy iść pieszo. Nie ma tu zasięgu i nie możemy znaleźć telefonu stacjonarnego. Rozmawialiśmy o tym i zdecydowaliśmy, że przeczekamy to tutaj. Wiem, że ludzie wynajmują tę chatę 16, więc będziemy musieli poczekać na nich tydzień. Znalazłem siekierę, którą trzymam teraz w sypialni, na wypadek, gdyby wrócili nas nękać. Myślę, że to prawdopodobnie bezdomny mieszkający w lesie. Dziś rano wokół domu znów były ślady i nie jestem już przekonany, że pochodzą od zwierzęcia. Zobaczymy, czy wrócą. Sobota, 5 rano. Zeszłej nocy pukanie powróciło. Ale to coś pukało w rozsuwane drzwi do naszej sypialni, z tarasu na drugim piętrze. Nie wiem, jak się tam wspięło. Pukało w okno, delikatnie, niemal pieszczotliwie. Przesuwane szklane drzwi zakrywała cienka zasłona, więc nie mogłem zobaczyć, co to było. Pukanie w końcu ustało, a pełną minutę później zaczęło się ponownie, stając się głośnym, natarczywym waleniem z poprzedniej nocy. Sięgnąłem nad Sarę i chwyciłem siekierę, wyskakując z łóżka, kiedy ona krzyczała. Zanim dotarłem do rozsuwanych drzwi, walenie ustało. Odsunąłem zasłonę, ale na patio nikogo nie było. W świetle księżyca zobaczyłem, jak odchodzi od domku w kierunku linii drzew. Sara podeszła do okna i pokazałem jej oddalającą się postać. Zakryła twarz i rozpłakała się. To, co zobaczyliśmy, przeraziło nas oboje. To nie jest człowiek. Jest wysoki może na 3 metry i chudy. Wygląda jak czarny patyk, niemożliwie chudy. Nie ma rąk ani stóp, tylko kikuty. I nie ma twarzy. To po prostu czarny owal bez żadnych cech. Kontrast był przerażający. Ten wysoki, czarny, patykowaty człowiek idący przez śnieg.
Dotarł do linii drzew i zniknął. Spędziłem następną godzinę, próbując uspokoić Sarę. Powiedziała, że musimy wyjechać. Myślę, że miała rację. Kiedy w końcu uspokoiliśmy się na tyle, by znów położyć się do łóżka, cisza była ogłuszająca. Czułem, że powoli zaczynam odpływać. Z tej ciszy wyrwało mnie ponowne pukanie, tym razem do drzwi naszej sypialni. Wyskoczyłem z łóżka i ponownie chwyciłem siekierę. Sara cofnęła się w kąt i krzyczała. Zanim otworzyłem drzwi, pukanie ustało i nic tam nie było. Ale drzwi frontowe były szeroko otwarte. Już wiem, że może dostać się do chaty. Nie wiem, czego chcę. Sobota, 17. Jestem przerażony. Moja żona jest przerażona. Dzisiaj rozważałem podpalenie samochodu, żeby sprawdzić, czy dym przyciągnie czyjąś uwagę. Sara nie pozwoliła mi, bo to nasza jedyna droga ucieczki. Zamiast tego zapakowaliśmy samochód. Może kiedy śnieg stopnieje, będziemy w stanie go naprawić. Przyłapuję Sarę na tym, że często się zagapia i nie mówi zbyt wiele, odkąd zobaczyła patyczaka. Jego widok wpłynął też na mnie. Miałem dziś migrenę. Nigdy wcześniej nie miałem migreny. Chcę chronić żonę, ale nie wiem, co robić. Wcześniej przyłapałem Sarę na wpatrywaniu się we mnie, niemal w transie. Zapytałem ją, co się stało, a ona odpowiedziała: to nas zjada. Wydawało się, że szybko się z tego otrząsnęła i zapytała mnie, dlaczego się na nią gapię. Nie pamięta, jak to powiedziała i nie możemy zrozumieć, co to znaczy. To coś miesza nam w głowach. Niedziela, 10 rano. Ostatniej nocy nie spałem całą noc. Pada lekki śnieg. Wszędzie cisza i spokój. Niedziela, 19. Po południu znalazłem ślady stóp na balkonie na piętrze. Te same, prostokątne, które robi patyczak. Znowu był za naszym oknem. Zmiotłem je, zanim Sara zdążyła je zobaczyć. Śnieg przestał padać godzinę temu i jest już zmierzch. Widzę go na linii drzew. Widziałem, jak się odwrócił i wrócił do lasu. Jego sylwetka jest cienka jak kartka papieru. Patyczak jednak wrócił. Myślę, że tu zginiemy. Poniedziałek, 12 listopada, 9 rano. Wczoraj wieczorem około 8 wyszedłem na balkon na papierosa. Usłyszałem za sobą hałas i odwróciłem się, by dostrzec patyczaka na dachu, 1,5 metra nade mną. Wbiegłem z powrotem do środka, by chwycić siekierę i krzyknąłem do Sary, by się uzbroiła. Odwróciłem się, by wybiec z powrotem na zewnątrz i usłyszałem, jak patyczak biegnie nade mną po dachu, w tym samym kierunku. Kiedy wyszedłem na zewnątrz, stwora już nie było. Zobaczyłem, że znów ucieka w stronę drzew, ale był inny. Był wyższy. Myślę, że jest ich więcej niż jeden. Kiedy wróciłem do środka, Sara zamknęła się w łazience na piętrze. Wpadła w histerię i powtarzała, że tu umrze. Próbowałem dać jej kij bilardowy, ale za nic nie chciała otworzyć drzwi. Usiadłem na łóżku i czekałem. W pewnym momencie Sara musiała zasnąć, bo wszystko ucichło. Wtedy po raz pierwszy usłyszałem, jak chodzi po kuchni. Cofnąłem się od drzwi sypialni. Odwaga nagle mnie zawiodła. To było w domu. Czekałem na więcej dźwięków z kuchni, ale żadne nie nadeszły. Po kilku minutach w końcu usłyszałem uderzenie. To było na schodach. Wchodziło po schodach. Tąpnięcie. Powoli, ale głośno. Grzmot.
Uderzyłem w drzwi sypialni od mojej strony i kazałem mu zostawić nas w spokoju. Trzask. Sara znów krzyczała. Szlochała. Mógł mnie skrzywdzić, ale nigdy nie pozwoliłbym mu skrzywdzić mojej rodziny. Zatrzymał się, gdy dotarł do najwyższego stopnia. Czułem go po drugiej stronie drzwi. Nie wydał z siebie żadnego dźwięku. Próbowałem wymyślić strategię, która dałaby mi przewagę, gdyby zaatakował. W końcu zdecydowałem, że jeśli otworzę drzwi, zrzucę patyczaka ze schodów. Na trzy przekręciłem klamkę i kopnąłem w drzwi. Otworzyły się swobodnie i zobaczyłem czarnego, patykowatego mężczyznę, wciąż stojącego na podejście schodów, twarzą do mnie. Miał ponad 3 metry wzrostu. Byłem sparaliżowany z przerażenia przez kilka długich sekund, kiedy bez ostrzeżenia zaczął wbiegać po schodach. Potykając się, wróciłem do pokoju tak szybko jak tylko mogłem, gdy zdałem sobie sprawę, że śmierć z rąk patyczaka to coś więcej niż śmierć. Gorsze niż śmierć. To cię zjadało. Przywłaszczało cię. Zatrzymał się na najwyższym stopniu i zanurzył głowę w drzwiach, stawiając 2 kroki w głąb pokoju. Był tylko wysokim, czarnym cieniem. Bardziej jak gęsty brak światła niż jednolita czerń. Zdając sobie sprawę, że topór wciąż jest w mojej dłoni, stanąłem między nim a drzwiami łazienki. Podniosłem topór, aby zaatakować. I w tym momencie patyczak krzyknął. Nie przypominało to niczego, co kiedykolwiek słyszałem. Chciałem zatkać sobie uszy rękami, bo poczułem, jak w moim mózgu rozlega się grzmot. Usłyszałem, jak lustro w łazience pęka od tego dźwięku. Pomyślałem o Sarze. Ostatkiem sił, jakie miałem, rzuciłem się na to coś, unosząc topór i uderzając nim w klatkę piersiową stwora. I tak w kółko, przez coś, co wydawało się wiecznością, ale prawdopodobnie wcale nią nie było. Odrzuciło mnie na bok i usłyszałem krzyk mojej żony. To ostatnia rzecz, jaką pamiętam, zanim straciłem przytomność. Kiedy ponownie otworzyłem oczy, był środek poranka. Mojej żony już nie było. Drzwi do łazienki zniknęły. Nie było też siekiery. Szukałem Sary przez cały ranek. Wszedłem głęboko w las. Szukałem kilometrami. Zamierzałem przespać się kilka minut, a potem wrócić do lasu, by ją odnaleźć. Mam nadzieję, że spotkam patyczaka. Jeśli Sara nie żyje, ja też chcę być martwy. Myślę, że tego chciał przez cały czas. Poniedziałek, 12 listopada, 18. Robi się ciemno i coraz trudniej przeszukiwać las. W głowie słyszę tylko jej głos. Pożera nas. W kółko i w kółko. Co jej zrobiło? Nie mogłem jej uratować. Było po wszystkim. Nie mogłem. Kiedy po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, że zapomniałem leków, burza śnieżna powstrzymała nas przed wyjazdem. Ale kiedy zobaczyłem człowieka patyka, pomyślałem, że to było błogosławieństwo w kostiumie. Musiałem być trzeźwo myślący i czujny, aby chronić moją rodzinę. A nie mógłbym tego robić, będąc na haloperydolu. Ale ostatecznie i tak nie miało to znaczenia. Nie mogłem jej uratować. Rano samochód odpalił za pierwszym razem. Pozwala mi odjechać. Pojadę na drugą stronę góry i wrócę do domku. Może znajdę źródło. Może znajdę Sarę.
Nie ma sensu zostawać tu kolejny dzień. Człowiek Patyk odszedł. Wiem to w głębi serca. Jest poniżej zera. Piec się wypalił. Drewno się skończyło. Jeśli ją znajdę, wrócę i napiszę w tej książce. Moim jedynym teraz przyjacielu. Aaron już dawno przestał grać w bilard, a wino pozostało nietknięte, odkąd zaczęłam czytać. Wpatrywaliśmy się w siebie, gdy ostatnia linijka odbiła się echem po kabinie. Oboje zdawaliśmy się budzić ze stanu paraliżu w tym samym czasie. Rzuciłam książką przez pokój, a Aaron cofnął się do regału, mówiąc: Jezu! To jest zmyślone, prawda? Zapytałam, wstając. Nie potrzebowałam już kieliszka wina. Potrzebowałam butelki. Nie wiem, Linz. Nie sądzę. Facet powiedział, że jest pisarzem. Nalegałam. Prawdopodobnie chciał tylko napisać przerażającą historię dla innych gości. Chociaż naprawdę przekroczył granicę do poziomu wręcz niepokojącego. Wzięłam łyk wina i odwróciłam się, by zobaczyć Aarona patrzącego nieufnie na schody. Chyba sobie żartujesz, Aaron. Przerażasz mnie! Zgadzam się, ale daj spokój. Prawie jakby mnie nie słyszał. Aaron zaczął wchodzić po schodach. Nie wiem, co chciał tam zobaczyć, ale odstawiłam wino i poszłam za nim. Zanim dotarłam do sypialni, Aaron już otwierał szklane drzwi. Wyszłam za nim na balkon. Z patio bardzo wyraźnie było widać linię drzew. Rozejrzałam się po lesie w poszukiwaniu jakiegokolwiek ruchu, ale nic nie zobaczyłam. Obróciłam się, by powiedzieć coś Aaronowi i zobaczyłam, że przygląda się dachowi. Rzucił mi dzikie spojrzenie i wrócił do środka. Weszłam za nim. Aaron chodził po pokoju. Co? Zaczynałam się denerwować. Wszystko jest tak jak w opowiadaniu. Z balkonu widać linię drzew, pole i dach. I spójrz. Wskazał na dobudowaną łazienkę. Są zawiasy, ale nie ma drzwi. Powinny być drzwi, to łazienka. A lustro? Co? Wtrąciłam. Roztrzaskało się od krzyku patyczaka. Zaczynał mnie przerażać. Aaron był zazwyczaj najbardziej logiczną osobą, jaką znałam. Człowiek patyk? Czy ty w ogóle zwróciłaś uwagę na to, co czytałaś? Nie było żadnego patyczaka. Bez jaj. Nie, to znaczy... Nigdy go nie było. Jego ostatni wpis o lekach i o tym, jak spadł śnieg i nie mogli po nie wrócić. Haloperydol jest stosowany w leczeniu schizofrenii. Lindsay, przeczytaj to jeszcze raz. Cała sprawa to jego powolne poddawanie się psychozie. Strona po stronie. Do diabła. Jego żona wiedziała, że to się dzieje. To jest szaleństwo, Aaron. Weszłam do łazienki i rozejrzałam się. Myślisz, że ktoś tu umarł? 4 dni temu? Aaron potrząsnął głową. Nie wiem. Myślę, że to możliwe. Zasłona prysznicowa jest zerwana. Lustro rozbite. Wygląda na to, że mogło tu dojść do walki. I drzwi, siekiera. Obydwu brakuje. Logika jego wniosków zaczęła do mnie docierać. O mój Boże, jeśli to prawda. Aaron, posprzątaliśmy to miejsce od góry do dołu, kiedy tu przyjechaliśmy. Jeśli doszło do morderstwa, zniszczyliśmy wszystkie dowody. Nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy, że ktoś tu zginął. Nadal nie wiemy. Aaron, gdzie jest ciało? Nie wiem. Może jest zakopane w lesie. Musimy iść po pomoc.
Zabierzmy książkę na policję i powiedzmy im, co znaleźliśmy, gdy tu dotarliśmy. Tak dla bezpieczeństwa. Dobrze. Jezu, ten facet może wrócić w każdej chwili. Chodźmy stąd. Właśnie zaczęliśmy schodzić po schodach, gdy przyszła mi do głowy kolejna myśl. Zatrzymałam się na podejście. Aaron? Odwrócił się. Tak? Powiedział, że ogień w piecu się wypalił. Podłożyłeś drewno, kiedy go rozpalałeś? Nie. Było bardzo ciemno. Nie widziałem żadnego drewna na opał. Ale paliliśmy w tym piecu przez prawie cały dzień. Widziałam, jak implikacja powoli pojawia się na twarzy Aarona. Co paliliśmy, Aaron? Pobiegł do drzwi piwnicy, a ja podążyłam za nim. Kiedy otworzył drzwi, nie potrafię opisać tego, co wydobyło się z dołu. To było gorące, ostre, ciężkie powietrze. Stałam na najwyższym stopniu, gdy Aaron schodził do piwnicy. Siekiera tu jest. Wzięłam głęboki oddech i poszłam za nim. Zatrzymałam się na najniższym stopniu, nie chcąc iść dalej. Wciąż było bardzo ciemno. Jedynie światło padające ze schodów i delikatna pomarańczowa poświata z tyłu pokoju. Aaron uklęknął przed drzwiczkami pieca. Spojrzał na mnie, a ja skinęłam głową. Aaron powoli przekręcił klamkę i otworzył drzwiczki pieca. Ogień w środku oświetlił jego twarz i po chwili, wyrażone na niej przerażenie, powiedziało mi wszystko, co musiałam wiedzieć. Znaleźli Jasona Hardinga niecały miesiąc później. Powiesił się w lesie, 50 metrów od chaty. W rzeczywistości wisiał tam, kiedy przyjechaliśmy w niedzielę, 18 listopada. Często zastanawiałam się, czy powiesił się, ponieważ chciał być ze swoją żoną, czy też powiesił się, ponieważ zdał sobie sprawę z tego, co zrobił. Miałam nadzieję, że to drugie, ponieważ tak bardzo go znienawidziłam. Nie za jego chorobę psychiczną, nie za jego zbrodnie, ale za to, co zrobił nam. Sara Harding płonęła w tym piecu przez jeden dzień i przez jeden dzień wdychaliśmy każdy atom jej ciała. Ogrzewaliśmy się ciepłem jej zwłok. Dlaczego nie śmierdziało? Podano nam bardzo naukowe wyjaśnienie. Powołując się na wysokie temperatury spalania, lata wywaru sosnowego i kawałki drewnianych drzwi płonące razem z nią. Ale to nie powstrzymało koszmarów. Sprawa trafiła na pierwsze strony gazet, przynajmniej lokalnie. Aaronowi i mnie udało się zapobiec powiązaniu naszych nazwisk z Paradise Pine dzięki klauzuli anonimowości w naszych zeznaniach. Nigdy nie powiedzieliśmy naszym przyjaciołom ani rodzinom, że byliśmy w to zamieszani. Staraliśmy się zapomnieć. Paradise Pine stoi do dziś. Można je wynająć, choć nazwa została zmieniona. Właścicielka nalegała na zachowanie dziennika, więc policja wyrwała strony Jasona Hardinga i oddała jej go. Wciąż leży na stoliku obok półki z książkami, a lokatorzy nadal go czytają i wpisują własne doświadczenia. Czasami zastanawiam się, czy ludzie widzą te podarte strony i zastanawiają się, co było na nich napisane i co się stało, że zniknęły. Chyba nigdy się nie dowiedzą, że domek, w którym przebywają, to tak naprawdę Paradise Pine.